Zapraszam na test samochodu, który jest absolutnie wyjątkowy w swojej klasie. Podobnego prawdopodobnie nie znajdziecie, a dlaczego tak uważam? Mam nadzieję, że przekonacie się oglądając do końca ten materiał. Już po dźwięku silnika pracującym na niskich obrotach możemy się łatwo domyślać, że mamy do czynienia z mocnym samochodem sportowym. I tak faktycznie jest, bo jest to Jaguar F-Pace, ale w specjalnej wersji SVR. Oznaczenie SVR oznacza, że mamy do czynienia z najszybszą, specjalną wersją Jaguara. To coś podobnego jak oznaczenie M w BMW lub AMG w Mercedesie. Wersja SVR różni się od tańszych, powiedzmy cywilnych wersji, wieloma elementami. Są to na przykład autentyczne wyloty powietrza umieszczone na masce, które umożliwiają lepsze chłodzenie silnika. Dokładnie obejrzymy je później, jak zajrzymy pod maskę. Mamy też autentyczne, tak zwane skrzele z boku, które zapewniają lepsze chłodzenie układu hamulcowego. Za chwilę przejdziemy dalej, ale teraz chciałbym Cię bardzo prosić o lajka oraz subskrypcję, jeśli oczywiście nie jesteś jeszcze subskrybentem. Twoje zaangażowanie pomoże mi w realizacji kolejnych testów samochodów. Z góry dziękuję. Bardzo podobają mi się dedykowane w standardzie dla wersji SVR potężne 22-calowe felgi. Czy Tobie też podoba się Jaguar na tych felgach? Cały przód też jest przeprojektowany. Powiększono wloty powietrza, zapewniając lepsze chłodzenie i docisk. A jako dodatek mamy oczywiście znaczek SVR. W standardzie dla tej wersji mamy obecnie do wyboru 4 kolory metaliczne, w tym Ultra Blue, który właśnie widzicie. Ten kolor jest dedykowany wyłącznie dla tej wersji. Więc jeśli widzicie na ulicy Jaguara F-Pace w tym kolorze, możecie mieć pewność, że jest to specjalna wersja SVR. W praktyce nie jest łatwo spotkać Jaguara F-Pace, a w tej specjalnej wersji SVR jest to zadanie bardzo trudne. Samo posiadanie Jaguara moim zdaniem robi wrażenie wow, a co dopiero w tej wyjątkowej wersji. Zgodzicie się ze mną? Samochód posiada potężne tarcze hamulcowe o średnicy 395 mm z przodu i z tyłu, a do tego czerwone zaciski w standardzie. W tańszych wersjach F-Pace'a tarcze są oczywiście mniejsze. Zwróćcie uwagę, że z przodu mamy opony o wymiarach 265x40R22, a z tyłu mamy szersze opony, które mają wymiar 295x35R22. Szersze opony na tylnej osi występują na przykład w bolidach Formuły 1. Zapewnia to lepsze przeniesienie momentu obrotowego na nawierzchnię. Dodatkowo wersja SVR ma większy rozstaw kół od standardowych wersji F-Pace'a, z przodu o 8 mm, a z tyłu o 10 mm. Już po tym krótkim wstępie widać, że nie jest to zwykły samochód z dużym silnikiem. Zobaczmy, jak się prezentuje bagażnik. Na klapie uwagę zwraca znaczek SVR oraz czarny napis Jaguar, a nad nim sylwetka kota podczas skoku. Klapę bagażnika oczywiście otwieramy elektrycznie, bo w każdej wersji Jaguar F-Pace jest to standard. Bagażnik jest bardzo duży, bo pojemność wynosi 568 litrów i do tego funkcjonalny. Mamy haczyki po obu stronach, po lewej stronie jest też miejsce na drobiazgi zabezpieczone siatką. Są też dwa punkty świetlne. Podłoga bagażnika jest unoszona, pod nią też mamy w stropianie różne przegródki i akcesoria. W wersji SVR występuje tylko zestaw naprawczy do kół. W pozostałych tańszych wersjach jest też możliwość, żeby zamówić w opcji koło dojazdowe lub pełnowymiarowe. Niestety nie wiem, czy
W podaną pojemność bagażnika wlicza się też powierzchnia pod półką. Tylne oparcia siedzeń możemy złożyć uchwytami od strony bagażnika i to mi się bardzo podoba. Po rozłożeniu tylnych siedzeń pojemność przestrzeni załadunkowej wzrasta do 1358 litrów. Jak widzimy cztery końcówki układu wydechowego w Jaguarze F-Pace, to możemy być pewni, że jest to wersja SVR. Jest to zaskakujące, ale jest to fabryczny, oferowany bez żadnej dopłaty układ wydechowy, a tak dobrze brzmi. Czy zgodzicie się ze mną? Jeśli tak, to dajcie lajka. Zwróćcie uwagę, jak Jaguar dba o detale. W większości samochodów ta część to po prostu lakierowana blacha. Tutaj mamy tą część nadwozia dodatkowo zabezpieczoną elementem plastikowym, a też w związku z tym wzrasta estetyka. W Jaguarze F-Pace nadwozie w dużym stopniu jest wykonane z aluminium. Udział aluminium sięga nawet 80%. W newralgicznych punktach producent zastosował nawet w celu obniżenia masy jeszcze lżejszy magnes. A ja mam swój magnesik i sprawdzę, czy uda mi się znaleźć jakieś stalowe elementy. Jak widzicie, magnes przykleja się tylko do tylnych drzwi oraz przednich, a także do zawiasu tylnych drzwi. Mimo tego waga Jaguara SVR, zawierająca uśrednioną masę kierowcy oraz wszystkie płyny, plus zatankowany zbiornik w 90% wynosi około 2133 kg. Na pewno duży wpływ na masę ma potężny 8-cylindrowy silnik. Dla porównania F-Pace z 4-cylindrowym silnikiem benzynowym jest lżejszy o 236 kg. No dobra, to zobaczmy, jak wygląda to niesamowite serce Jaguara SVR. To, co znajdziemy tutaj pod maską, jest absolutnie niespotykane w dzisiejszej motoryzacji. Mamy tutaj 5-litrową V8 doładowaną kompresorem. Kompresor w europejskiej motoryzacji coraz rzadziej występuje. Jest to bardzo efektywne urządzenie dające doładowanie od samego startu. Nie występuje tutaj tak zwane zjawisko turbodziury. Dzieje się to kosztem zwiększonego zużycia paliwa, ale na ten temat powiem później. Silnik ma moc 550 koni mechanicznych i 680 Nm, ale obecnie w ofercie ten silnik jest wzmocniony do 700 Nm i 575 koni mechanicznych. Przyspieszenie od 0 do 100 wynosi około 4 sekund, a prędkość nie jest ograniczona elektronicznie i wynosi 286 km na godzinę. To jest szok. Napisz w komentarzu, jak oceniasz sylwetkę Jaguara F-Pace SVR. Czy twoim zdaniem kolor Ultra Blue pasuje mu? Nie zapomnij proszę o lajku. A teraz przejdziemy do wnętrza. Jak otworzymy drzwi, to od razu widać materiały dobrej jakości. W dolnej części mamy prawdopodobnie skórę, a na pewno jest to materiał przyjemny i miękki w dotyku. W środkowej części drzwi mamy bardzo przyjemną skórę. Na górze skóra jest troszkę twardsza, ale też bardzo przyjemna do dotyku, z ładnymi przeżyciami. Mamy standardowy system Audio Meridian oraz pamięć foteli. Fotele Performance też są standardowe dla tej wersji. Mają regulację w 14 kierunkach z funkcją podgrzewania i wentylacji. Fotele moim zdaniem wyglądają świetnie i dobrze sprawdzają się w trasie, w mieście i na ostrych zakrętach, bo mają pompowane boczki. Mamy tutaj miejsce na kubeczki. Tutaj ładowarkę indukcyjną. Schowek, który jest bardzo ładnie wykończony przy okazji, mięciutkim materiałem. Tak jak zresztą wszystko w
jest też skórka. Naprawdę trudno mieć jakieś uwagi, jeśli chodzi o wykończenie i jakość wykończenia. Jest to na bardzo wysokim poziomie. Kierownica moim zdaniem świetnie pasuje do charakteru samochodu. Dodatkowo ma fajne przeszycia czerwoną nitką i oczywiście znaczek SVR. Znaczek SVR też znajdziemy na lewarku skrzyni biegów. Tylne drzwi nie odróżniają się jakością wykończenia od drzwi przednich. U góry mamy skórę, poniżej wstawkę karbonową, tak jak z przodu. Poniżej miękką skórę, w dotyku troszeczkę podobną do zamszu. Na dole jest miękkie wykończenie, prawdopodobnie jest to skóra, a obok, na tej samej wysokości, podobnie jak z przodu, potężny głośnik. Nawet wnętrze kieszeni jest w większości miękkie. Na zintegrowanym zagłówku, co mi się bardzo podoba, jest logo SVR. Fotele z tyłu są oczywiście skórzane. Jest też rozkładany podłokietnik z dwoma miejscami na kubeczki. Tylne fotele są podgrzewane, mamy też gniazdo zapalniczki. A, zapomniałem wcześniej powiedzieć, pod sufitkę mamy welurową, co jest standardem tej wersji. Pokrętło tutaj od klimatyzacji ma kilka funkcji. W normalnej pozycji jest to regulacja temperatury. Wyciągając zmieniamy siłę nawiewu, a wciskając albo mamy wentylację foteli, albo podgrzewanie foteli. Naprawdę to się fajnie sprawdza. Świetna funkcja. I te przyciski też w ten sposób to wszystko działa. Całkiem przyjemnie. No tutaj mamy start-stop, oczywiście regulacja głośności, multimediów. Tutaj mamy pokrętło do zmiany trybów jazdy i możemy sobie zmieniać. Możemy zmieniać tak, tutaj w takich trudniejszych warunkach, jak jest ślisko, eko, komfortowy i dynamiczny. Po włączeniu trybu dynamicznego układ wydechowy automatycznie staje się aktywny, czyli jest w trybie sportowym. Do dyspozycji mamy wiele ciekawych funkcji. Między innymi kamerę 360. Tak wygląda kamerka. Samochód możemy obracać z każdej strony. Jest to bardzo fajna funkcja. Co ciekawe, też widzimy, co się dzieje pod samochodem. O, z fajnych rzeczy mamy na przykład informacje o nawierzchniach i tutaj widzimy, w jaki sposób się rozkłada siła na poszczególne koła. Preferowany jest tutaj oczywiście napęd na tylną oś. No ale zobaczmy. Też mam pokazane, czy koła się skręcają w danym momencie.
Zobaczcie, jak się prezentuje ten wyjątkowy samochód. Dla mnie sylwetka plus silnik, zawieszenie, jakość wykończenia to jest arcydzieło sztuki. Czy też tak uważacie? Jak się Wam podoba, nie zapomnijcie o lajku. Samochód jak typowy SUV ma podniesiony prześwit, bo wynosi 213 mm, ale moim zdaniem nie czuć tego w ostrych zakrętach. W standardzie SVR ma zawieszenie adaptacyjne oraz aktywny tylny mechanizm różnicowy, a każdy F-Pace ma w standardzie napęd na 4 koła. To wszystko wpływa oczywiście na świetne prowadzenie. Zawieszenie jest dla mnie sportowe, ale nie jest twarde, a na pewno nie tak jak u niemieckiej konkurencji. Poza genialnym silnikiem, świetnie też działa automatyczna skrzynia biegów. Reakcja na gaz jest natychmiastowa. Po gwałtownym wyciśnięciu gazu na plecach czuć, jak wchodzi kolejny bieg. Odpuszczając gaz w trybie dynamicznym, bez trudu możemy usłyszeć lekkie strzelanie lub bulgotanie z wydechu. To jest naprawdę piękne. Posłuchajcie. Jak oczywiście jedziemy spokojniej, w trybie komfortowym, to biegi zmieniają się łagodnie. Ogólnie jazda tym samochodem to ogromna frajda. Zakładając oczywiście, że mamy odpowiedni portfel na zakup i utrzymanie Jaguara SVR, może to być samochód jak najbardziej do codziennego użytku, pomimo sportowych parametrów. Aktualna cena Jaguara F-Pace SVR w specjalnej edycji z silnikiem mocy 575 koni mechanicznych wynosi 639 200 zł, ale muszę przyznać, że wyposażenie standardowe jest bardzo bogate. Co ważne, dostajemy też 5-letnią gwarancję. W standardzie mamy reflektory LED, które właśnie widzicie. Są niezłe, ale moim zdaniem do tak szybkiego samochodu zdecydowanie bardziej pasują reflektory Pixel LED, które już wymagają dopłaty prawie 11 tysięcy złotych. Świetny jest natomiast standardowy system Audio Meridian. Moim zdaniem nie ma potrzeby dopłacać do wyższej opcji systemu muzycznego. Jak się łatwo domyśleć, nie jest to samochód, który jest mistrzem w spalaniu paliwa, ale moim zdaniem, mając na uwadze potężny silnik i dużą masę, nie jest wcale źle, szczególnie w trasie. Na drodze szybkiego ruchu spalanie wychodziło mi około 12 litrów na 100 km, w mieście, dynamicznie jeżdżąc, ale w porze, gdzie nie występują korki, około 15-16 litrów. Jak ruch w mieście był mniej płynny, no to już było 18 litrów. A jak były mega korki, to mówiąc szczerze, już wolałem nie patrzeć na spalanie. Myślę jednak, że dla nabywcy Jaguara F-Pace SVR spalanie nie będzie miało znaczenia. Frajda z jazdy i oryginalność jest tutaj najważniejsza. Się w nim bardzo łatwo zakochać. Moim zdaniem, jeśli ktoś ma tyle pieniędzy, żeby kupić Jaguara F-Pace SVR, to na pewno warto rozważyć zakup, bo jest to absolutnie wyjątkowy samochód. Trudno by mi wskazać w tej klasie coś lepszego. Dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze i do zobaczenia.